Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 31, komentarz Charlesa Henry'ego Mackintosha, mowa pożegnalna Mojżesza. Zachęcenie ludu. Serce Mojżesza nadal z wielką troską zajmuje się ludem. Sługa Boży nadal niestrudzenie zwraca się do Niego z poważnymi napomnieniami. Wie, jak bardzo jest to potrzebne. Przewiduje niebezpieczeństwa, jakie mu grożą. I niczym wierny pasterz stara się przygotować lud na nie. Nie da się czytać jego ostatnich słów, nie będąc poruszonym ich poważnym, uroczystym tonem. Przypominają one mowę pożegnalną, którą wiele setek lat później apostoł Paweł wygłosił wobec starszych z Efezu. Ci obaj umiłowani słudzy Boży rozumieli powagę powiązaną z piastowanymi przez nich stanowiskami. Pojęli także, jak wysoko łaska Boża wyniosła ich słuchaczy i jaka odpowiedzialność się z tym wiązała. Właśnie to starali się położyć im na serca w żywy sposób. Odczuwali niezwykłe znaczenie spraw, które wchodziły w grę, jak też nieodzowność zaapelowania do serc i sumień. To stąd bierze się uroczysta powaga ich napomnień. Wszyscy, którzy znają naprawdę stanowisko i przeznaczenie ludu Bożego na tym świecie, muszą zachowywać postawę godnej powagi. Zrozumienie tych rzeczy w obecności Bożej nadaje charakterowi świętą godność, zaś świadectwu moc i ostrze. Potem poszedł Mojżesz i przemówił w te słowa do całego Izraela i rzekł do nich: mam dzisiaj 120 lat, nie mogę już wychodzić, ni wchodzić, a także Pan rzekł do mnie: nie przekroczysz tego Jordanu. Wersety od 1 do 2 rozdziału 31 Piątej Księgi Mojżeszowej. W jak ujmujący sposób Mojżesz wspomina swój podeszły wiek i pełne powagi drogi Boga z nim samym. Najwidoczniej pragnął w ten sposób nadać swoim słowom większą moc i skuteczność. Pan, Bóg Twój, sam przejdzie przed Tobą. On wytępi te narody przed Tobą i Ty je wydziedziczysz. Jozue pójdzie przed Tobą, jak Pan zapowiedział, i postąpi z nimi Pan tak, jak postąpił z Sychonem i z Ogiem, królami amorejskimi, i z ich ziemią, gdy ich zgładził. Pan wyda ich wam, a wy postąpicie z nimi zgodnie ze wszystkimi moimi przykazaniami, jakie wam nadałem. Żadne słowo skargi ani narzekanie nie wychodzi z ust Mojżesza. Sposób, w jaki mówi o tym, który miał zająć jego własne miejsce, nie zdradza ani cienia zazdrości. Wszelkie samolubne myśli ustąpiły miejsca owemu jednemu wielkiemu celowi, jaki mu przyświecał, a którym było zachęcenie ludu do zdecydowanego kroczenia ścieżką posłuszeństwa, będącej zawsze ścieżką zwycięstwa, błogosławieństwa i pokoju. Bądźcie mocni, bądźcie odważni. Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg Twój, sam pójdzie z Tobą, nie porzuci i nie opuści Cię. Werset 6, 31 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Słowa te są cenne i pokrzepiające. W sam raz, by unieść z serca ponad wszelkie zniechęcające wpływy. Głęboka tajemnica siły do nieustraszonego podążania naprzód tkwi w świadomości obecności Pana i we wspominaniu Jego łaskawych dróg z nami w minionym czasie. Ta sama przemożna dłoń, która pokonała Sychona i Oga, mogła powalić wszystkich królów Kanaanu. Amorejczycy wzbudzali wcale nie mniejszy postrach niż ludy Kanaanu, ale Pan był mocniejszy niż oni. Boże, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich, w czasach dawnych. Tyś ręką swoją wypędził narody, a ich osądziłeś. Wytępiłeś lud, a ich rozkrzewiłeś. Psalm 44, wersety od 2 do 3. Zachęcenie Jozuego. Jozue miał zająć wysokie stanowisko i dlatego potrzebował szczególnej zachęty. Zwróćmy jednak uwagę na to, że skierowane do niego słowa, wersety 7 do 8, 31 rozdziału Piątej Księgi Mojżeszowej, nie zawierały żadnych innych prawd niż te, które Mojżesz wygłosił przed całym ludem. Stary sługa Boży zapewnił swego młodego następcę, że Bóg i Jego siła będą mu towarzyszyć. Świadomość ta wystarczyła Jozuemu tak samo, jak nawet najbardziej niepozornemu członkowi ludu. To nie gra roli, jakie niebezpieczeństwa i trudności mogą nas oczekiwać. Jeżeli tylko posiadamy świadomość obecności Bożej oraz autorytetu Jego słowa dla wykonywanego zlecenia, które zostało nam powierzone, możemy ufnie iść naprzód, pomimo wszelkich wrogich wpływów i pojawiających się trudności. Publiczne czytanie Słowa Bożego. W wersetach od 9 do 13 dwa aspekty są szczególnie ważne. Po pierwsze, fakt, że Pan przykładał najwyższą wagę do publicznych zejść swego ludu, których celem było wpajanie ludowi Słowa Bożego. Cały Izrael, mężowie, żony i dzieci, jak też żyjący pośród nich cudzoziemcy, wszyscy mieli schodzić się, by przysłuchiwać się czytaniu Księgi Zakonu Bożego, aby wszyscy zapoznali się z Jego świętą wolą i ze swoimi obowiązkami. Każdy członek zgromadzenia miał osobiście zaznajomić się z objawioną wolą Pana, tak aby każdy z osobna poznał swoją odpowiedzialność. Po drugie, nie powinniśmy przeoczyć, że również i dzieci miały być obecne podczas zejść w celu przysłuchiwania się Słowu Bożemu. Oba te fakty zawierają istotne pouczenia dla wszystkich członków Kościoła Bożego. Jako że właśnie w tych dwóch punktach można zaobserwować dzisiaj ewidentne braki i uchybienia. Często odnosi się wrażenie, jakby samemu Słowu Bożemu brakowało mocy przyciągania, aby zgromadzić nas wokół siebie. Nierzadko przejawiamy pragnienie innych rzeczy. Ludzkie zdolności retoryczne, muzyka oraz inne czynniki, które oddziałują na nasze religijne uczucia, uważane są za najskuteczniejsze i niezbędne środki przyciągania ludzi. Samo Słowo Boże zdaje się nie wystarczać. Może ktoś zaoponuje, że pomiędzy nami a Izraelem istnieje zasadnicza różnica. Każdy z nas posiada dzisiaj możliwość czytania Słowa Bożego w swoim własnym domu, i dlatego nie ma takiej potrzeby uczestniczenia w publicznych zejściach na czytanie i wspólne rozważania Słowa Bożego. Niemniej jednak takie zastrzeżenie nie ostoi się w świetle prawdy. Wszyscy, którzy cenią osobiście Słowo Boże, miłują je i czytają w kręgu rodzinnym, z pewnością okażą również zainteresowanie w jego publicznym zwiastowaniu. Tego rodzaju zajścia cenić będą jako wzniosły przywilej, by razem z innymi zebrać się Niemniej jednak takie zastrzeżenie nie ostoi się w świetle prawdy. Wszyscy, którzy cenią osobiście Słowo Boże, miłują je i czytają w kręgu rodzinnym, z pewnością okażą również zainteresowanie w jego publicznym zwiastowaniu. Tego rodzaju zejścia cenić będą jako wzniosły przywilej, by razem z innymi zebrać się wokół Pisma Świętego, aby z źródła żywych wód czerpać ku wspólnemu błogosławieństwu i orzeźwieniu. Jednak niestety ogółem rzecz biorąc, Słowo Boże nie jest należycie doceniane i darzone miłością ani w rodzinie, ani w życiu zborowym. W domu wielu czyta pilnie i z żywym zainteresowaniem czasopisma, gazety i tym podobne, zaś w zborach domaga się muzyki, profesjonalnego śpiewu i uroczystych ceremonii. Niewielu jest takich, którzy szczerze miłują zejścia, podczas których po prostu rozważa się Słowo Boże. Pragnienie pobudzania religijnych emocji wzrasta z roku na rok. W takiej samej mierze słabnie życzenie rozważania Słowa Bożego w spokoju i z powagą. Bogu niech będą dzięki, że tu i tam wciąż są szczerzy jeszcze tacy, którzy prawdziwie miłują Słowo Boże i których radością jest zgromadzanie się wokół Niego, by zgłębiać i badać Jego kosztowne prawdy. Oby Pan pomnożył jeszcze ich liczbę, oby każdy z czytelników gorąco pragnął należeć do tego nielicznego grona. Ciemna przyszłość. W wersetach od 14 do 18 rozdziału 31 Piątej Księgi Mojżeszowej Pan rozmawia ze swoim umiłowanym, czcigodnym sługą w ujmujący i jednocześnie poważny sposób o jego śmierci i ciemnej przyszłości Izraela. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami, mówi Duch Chrystusowy w Psalmie 16. Izrael doświadczył już uroczystej prawdy tych słów. Także w bliskiej przyszłości jeszcze głębiej przekona się o jej słuszności. Jego minione dzieje, jego teraźniejsze rozproszenie, przede wszystkim zaś wielki ucisk Mateusza 24-21, który czeka go jeszcze w czasach ostatecznych, wszystko to potwierdza prawdę, że najpewniejszą drogą pomnożenia bólów i przysporzenia sobie kłopotów jest odwrócenie się od Pana i złożenie ufności w ziemskich środkach pomocy. Jest to jedna z wielu poważnych lekcji, których powinniśmy nauczyć się z historii potomków Abrahama. Pieśń pochwalna jako świadectwo dla Izraela. Równie poważne są słowa, które czytamy w kolejnych wersetach od 19 do 21, 31 rozdziału Piątej Księgi Mojżeszowej. Izraelici mieli być świadectwem dla Pana przed pogańskimi narodami. Tymczasem pieśń Mojżesza stała się dla Pana świadectwem przeciwko nim. Izraelici mieli być Jego świadkami i zwiastować Jego imię i chwałę w kraju, do którego chciał wprowadzić ich w swojej niezawodnej wierności i nieograniczonej łasce. Jednak oni nie wypełnili swojego zadania. W obliczu tego upokarzającego faktu musiała zostać napisana pieśń, która z jednej strony opiewała chwałę Bożą, z drugiej zaś opowiadała z pewnym wyprzedzeniem o pożałowaniach godnych błędach Izraela na każdym kroku i w każdym etapie jego historii. Mojżesz spisał tę pieśń w owym dniu i nauczył jej synów izraelskich. Pan zaś wprowadził Jozuego, syna Nuna, na jego stanowisko i rzekł: bądź mocny i odważny, bo Ty wprowadzisz synów izraelskich do ziemi, którą przysiągłem im, a ja będę z Tobą. Wersety 22 do 23, 31 rozdziału Piątej Księgi Mojżeszowej. Jozue miał nie pozwolić się zniechęcić przez przepowiedzianą niewierność Izraela. Jak jego wielki poprzednik miał być mocny we wierze, oddać Bogu cześć i, wspierając się na ramieniu Pana, Boga Izraela, iść naprzód w radosnym zaufaniu do Jego słowa. Nie miał ulegać zastraszeniu przez swoich przeciwników, lecz trzymać się mocno zapewnienia, że Bóg Abrahama dotrzyma swego słowa i uwielbi swoje imię, dokonując duchowej odnowy swojego ludu i błogosławiąc go na wieki, nawet jeśli lud ten zawiedzie w swojej odpowiedzialności, sprzeniewierzy się mu i ściągnie przez to na siebie sprawiedliwy sąd. Wszystko to ujęte jest w pieśni Mojżesza w żywy sposób. Jozue, opierając się we wierze na tych faktach, miał wykonywać wiernie swoją służbę. Miał patrzeć na wieczną trwałość zawartego z Abrahamem przymierza, nie zaś na chwiejne kroki i krzywe ścieżki Izraela. Jego zadaniem było przeprowadzenie Izraela przez Jordan i wprowadzenie do pięknego dziedzictwa, które było przeznaczone dla nich zgodnie z Bożym zamysłem. Gdyby Jozue patrzył na Izraela, nie mógłby postąpić inaczej, jak tylko w rozpaczy i poczuciu bezradności schować swój miecz do pochwy. Jednak Jozue miał wzmocnić się w Panu, swoim Bogu, i wykonywać swoją służbę w energii wiary, która trzyma się niewidzialnego, jak gdyby go widziała. Porównajmy z Hebrajczyków 11 rozdział 24 do 27 wersetu. Cenna wiara, która oddaje cześć Bogu i unosi duszę ponad wszystkie trudności. Jedynie ona jest w stanie uzdolnić nas do stawienia czoła otaczającym nas zewsząd trudnościom i zakończenia naszego biegu z radością. Pozostała część tego rozdziału przypomina nam żywą mowę pożegnalną apostoła Pawła, skierowaną do starszyzny efeskiej. A ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc budować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Dzieje apostolskie 20 rozdział od 29 do 32 wersetu. Człowiek jest zawsze i wszędzie ten sam. Jego historia splamiona jest od początku do końca. Jednak jaką pociechę i jaką ulgę daje sercu myśl, że Bóg zawsze pozostaje ten sam i że Jego słowo trwa na wieki niewzruszone jak niebiosa. Psalm 119, werset 89. Było ukryte w skrzyni przymierza i zostało zachowane bez szwanku mimo strasznych grzechów i głupoty ludu. To daje nam pokój nawet w obliczu smutnych błędów człowieka. To daje nam pokój. Nawet w obliczu smutnych błędów człowieka i zrujnowania tego, co zostało mu powierzone. Słowo Boga naszego trwa na wieki. Izajasza 40 rozdział 8 werset. Podczas gdy Słowo Boże z jednej strony składa niekłamane i poważne świadectwo o stanie człowieka i jego drogach, to z drugiej gwarantuje nam to, że Bóg stoi ponad wszystkimi grzechami podczas gdy Słowo Boże z jednej strony składa niekłamane i poważne świadectwo o stanie człowieka i jego drogach, to z drugiej strony gwarantuje nam to, że Bóg stoi ponad wszystkimi grzechami i uchybieniami człowieka. Jego źródła są niewyczerpalne i że zbliża się chwila, kiedy Jego chwała rozbłyśnie niezmąconym blaskiem i napełni całą ziemię.